Wieczór w telewizji w Polsce, proszę państwa, transmitowaliśmy dla państwa wystąpienie pana Marcina Romanowskiego w Sejmie. Musieliśmy na chwilę przerwać, bo coś mieliśmy kłopoty z dźwiękiem, ale teraz już końcówka tego wystąpienia na naszej antenie. Proszę posłuchać. Nieporozumieniem w związku z tym jest zarzut jakiejś szkody majątkowej. Mówię tutaj o tej błędnej kwalifikacji z artykułu 296. Tym bardziej, że fundusz nie był jakąś, nie jest jakąś odrębną instytucją, jest po prostu rachunkiem bankowym, nie działa w celu zysku i nie uczestniczy w obrocie gospodarczym, którego ten przepis dotyczy, a wręcz przeciwnie, no, ma charakter donacyjny, czyli te środki trzeba było wydać i do tego byłem zobowiązany na podstawie ustawy, artykułu nie tylko 43 Kodeksu Karnego Wykonawczego, ale oczywiście na podstawie ustawy budżetowej, do której załącznikiem był plan finansowy, który zobowiązywał do realizacji zadań i do wydawania tych środków w odpowiednim zakresie. Również w tym kontekście działanie na szkodę interesu publicznego czy prywatnego jest oczywiście bezzasadne. I kolejna bezzasadna czy fałszywa kwalifikacja ze strony prokuratury. Jak można mówić o szkodzie dla interesu publicznego, jeżeli na przykład te środki były przeznaczone dla instytucji publicznej, która była podległa ministrowi sprawiedliwości, albo dla organizacji, która realizowała te zadania publiczne. Nie będę wchodził w szczegóły prawnicze, które mówią, że ochrona tego interesu to nie jest ochrona procedury, tylko jest ochroną w sensie materialnym. Tak samo zupełnie gołosłowne są zarzuty dotyczące jakichś rzekomych korzyści majątkowych lub osobistych. Naprawdę nie wiadomo, na czym miałaby polegać ta korzyść osobista, a w żaden sposób prokuratura nie wykazuje, jak wydaje mi się, zresztą nie próbuję tego robić, bo nic takiego oczywiście nie miało miejsca, nie było żadnej korzyści majątkowej. A w sprawie tych projektów realizowanych w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości zwracam uwagę, że nie pobierałem tam żadnego wynagrodzenia. Realizowałem te projekty w trakcie, jak nie byłem jeszcze wiceministrem, w ramach swoich obowiązków. Wreszcie absurdalny zarzut zorganizowanej grupy. Artykuł 258 dotyczy zupełnie innych spraw. Twierdzenie, że istniejąca struktura instytucji publicznej, czy na przykład spółki jakiejś akcyjnej, może być kwalifikowana z tego artykułu, jest oczywistą bzdurą, abstrahując oczywiście, że ona nie powstała w tym celu, aby realizować jakieś przestępstwa. Idąc tym tokiem rozumowania, praktycznie każde przestępstwo popełnione w instytucji publicznej, czy w jakiejś bardziej zorganizowanej instytucji, należałoby kwalifikować według artykułu 258, czyli w ramach zorganizowanej grupy. Zresztą wniosek wykazuje w mojej ocenie pewne niechlujstwo, bo w niektórych miejscach jest mowa wspólnie i w porozumieniu, i w innych miejscach w ramach grupy. Tak jakby ten zarzut był doklejony, pytanie czy nie na zamówienie publiczne, na pewno na zamówienie medialne, żeby stworzyć dobre, w cudzysłowie, wrażenie dla przedstawicieli koalicji 13 grudnia i na pewno również po to, żeby podeprzeć tym wniosek aresztowy, ale o tym za chwilę, bo te połowa tych zarzutów, jak pan poseł sprawozdawca był łaskaw zauważyć, dotyczy kwestii formalnych. Ale czego dotyczy, szanowni państwo? Rzekomo miałem wyłączyć się z nadzorowania nad tymi projektami, które wcześniej były realizowane w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, powołując się na artykuł 17 ustawy o urzędnikach państwowych. Ten artykuł, szanowni państwo, w żaden sposób nie stanowi podstawy obowiązku prawnego do wyłączenia się. W związku z tym nie ma takiego obowiązku. A już zupełnym kuriozum, i nie waham się użyć tego słowa, jest zarzut 10 i 11, który mówi, że działałem jako sekretarz stanu bez upoważnienia. Szanowni państwo, dlaczego prokuratura tak twierdzi? Bo zdaniem prokuratury tak zwane zarządzenie kompetencyjne nie zostało wydane nowe, tylko zostało zmienione stare. No cóż, jako teoretyk prawa sam chciałbym poznać uzasadnienie prokuratury, czym się różni moc wiążąca aktu konwencjonalnego w postaci zmiany rozporządzenia od wydania zarządzenia, przepraszam, od wydania nowego zarządzenia. Kompletny akt.
absurd. Już pomijam fakt, że doszło do naruszenia immunitetu, pomijam fakt, że prokuratorzy z zespołu drugiego powinni podlegać wyłączeniu, ponieważ byli niejednokrotnie dymisjonowani w trakcie funkcjonowania ministra Ziobro jako prokuratora generalnego. Konkludując, szanowni państwo, i kończąc ten wątek dotyczący aresztu, tak, wniosku aresztowego. To wszystko, co powiedziałem, błędna kwalifikacja w tym zakresie z 231, 296 i oczywiście 258 podważa wniosek aresztowy. Mówiłem o tym na komisji, teraz już nie będę miał czasu powiedzieć, że wszystkie wskazania we wniosku, które dotyczą rzekomego matoczenia, które już miało rzekomo mieć miejsce, opierają się na wyrwanych z kontekstach, źle zinterpretowanych wypowiedziach. Woli przykładu tylko jedna rzecz. Zarzuca mi się, że rzekomo dziękuję stworzyłem... Dziękuję serdecznie. Obiecuję, że nie będę przerwał. Okay. Także tylko jeden przykład, szanowni państwo, żeby zobrazować absurdalność tych zarzutów. No, jeżeli zarzuca mi się, że nie przygotowałem tak naprawdę, tylko mówiliśmy o tym materiał, który miał abstrakcyjnie mówić o prawach i obowiązkach osób z postępowaniu karnym, no to w jaki sposób to miałoby być mataczenie? Chyba że dla prokuratury korzystanie z praw obywatelskich jest czymś nagannym. No cóż, w kontekście tych zarzutów, które pojawiają się w stosunku do tortur stosowanych wobec księdza Michała i dwóch zatrzymanych urzędniczek, może rzeczywiście jest to naganne. Również absurdalny jest zarzut mataczenia w kontekście, kiedy to właśnie Tomasz M. razem z Romanem Giertychem urządzają wręcz spektakle polityczno-medialne, ujawniając przecież materiały ze śledztwa. To jest utrudnianie postępowania, szanowni państwo, nie mówiąc już o fakcie, że w mediach przecież w ramach kampanii wyborczej pojawiały się różnego rodzaju nagrania, których oczywiście prawdziwości nie mogę potwierdzić, ale o których mówi się, że również stanowią materiał postępowania. Więc w tym kontekście mówienie jeszcze o jakichś możliwościach mataczenia jest kompletnym absurdem. Kończąc, szanowni państwo, ostatnia rzecz ważna. Należy również pamiętać, że wniosek jest złożony przez osobę nieuprawnioną. Pan prokurator Barski nie składał tego wniosku. Wniosek jest przekazany przez pana prokuratora generalnego, podpisany przez pana prokuratora Korneluka, który no, nie jest prokuratorem krajowym. W związku z tym również z tego powodu jest to działanie bezprawne i w mojej ocenie właśnie z tych wszystkich względów stanowi rodzaj represji politycznej, na którą Wysoki Sejm nie powinien wyrazić zgody. Bardzo dziękuję. Proszę, do głosowania w tej sprawie przystąpimy. Marcin Romanowski, poseł Suwerennej Polski, odpowiadał na zarzuty zawarte we wniosku prokuratora krajowego, chyba generalnego, o uchylenie immunitetu i wyrażenie zgody na zatrzymanie i areszt. Jutro głosowanie, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, ale przyspiesza koalicja 13 grudnia. Dzisiaj denerwował się trochę rano pan marszałek Hołownia na konferencji prasowej, czy komisja regulaminowa już się wypowiedziała w sprawie uchylenia immunitetu Mariuszowi Błaszczykowi, bo jeżeli tak, to już jutro będzie można. No i się wypowiedziała, jest za, ale to jest jednostkowa sprawa i dotyczy tylko takiego prywatnego oskarżenia pana generała Piotrowskiego. Ale zobaczmy ten fragmencik króciutki, jak to pan marszałek Hołownia o tych rozliczeniach mówi. Uważam, że powinno iść to szybciej, wielokrotnie o tym mówiłem. Nie możemy zagrzebać się na pół kadencji w rozliczeniach PiS-u. My mamy swój program do zrealizowania i powinniśmy jak najszybciej zacząć go realizować w takim tempie, jakiego oczekują od nas ludzie. To powinno pójść naprawdę szybko, sprawnie, profesjonalnie. Liczę, że przyspieszy.
A naszym gościem jest pani poseł Mirosława Stachowiak-Różecka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Razem oglądałyśmy wystąpienie pana Marcina Romanowskiego i tutaj teraz pana Hołowni. Może no, trochę śmieszy, kiedy pół roku po objęciu rządów jeden z koalicjantów mówi, że trzeba zacząć realizować program. No właśnie, no niestety pan marszałek Hołownia wybrał jednak dla siebie rolę trochę takiego, przepraszam, komedianta. Naprawdę szanuję stanowisko, ale mijają miesiące, a on skupia na sobie uwagę tylko przy okazji, prawda, dowcipów, złośliwości i różnych komentarzy, jakie z jego ust płyną z mównicy sejmowej. No szczerze mówiąc, trochę inaczej sobie to wyobrażałam. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby program, a raczej, jak to już wiemy, metafory, prawda, jak to się okazało, różne przenośnie realizować, bo naprawdę mamy czas na to. Wystarczy po prostu, aby rząd przynosił nam projekty ustaw i będziemy pracować. Nie ma przeszkód. Niezależnie od spektaklu, od tej wendety, którą uprawiają, mi to jest jak na razie jedyny ich programowy pomysł, który realizują konsekwentnie, to jednak naprawdę no jest tyle ważnych spraw, już nieistotne, czy były w ich programie, czy nie. Po prostu Polacy oczekują pracy nad tym, żeby na przykład wspierać ich przy takich sprawach jak podwyżki, które właśnie mają miejsce, prawda? No właśnie, widziałyśmy razem z panią poseł pustą praktycznie salę sejmową. No tak, ale to jest zawsze dyskusja, tak. Ja wiem, to no, już to wiele programów i dziennikarze, to jest akurat dobrze zorganizowane, mogą śledzić, co się dzieje, rzeczywiście są komisje, no, żeby to wyglądało inaczej, to trzeba byłoby faktycznie po prostu zupełnie zmienić regulamin Sejmu, czyli nie prowadzić równolegle obrad na sali. Pomysł, żeby w ale to też nie obrad, wyszło się okazało, żeby prawda? W trakcie tak, obrad nie tak. było komisji, tylko był taki następny tydzień poświęcony komisjom, ale co, posłom się nie chce przyjeżdżać tak często? Nie w tym rzecz. Absolutnie nie było takiego problemu, tylko że okazało się w praktyce, że jednak to tempo pracy, potem pierwsze, drugie czytanie jest konieczność, żeby i tak te komisje, no bo poprawki są na etapie prawda, kolejnych czytań wnoszone, więc żeby te komisje jednak i tak się w trakcie głównego posiedzenia Sejmu odbywały, więc no jest to wyzwanie, ale też apeluję o zrozumienie, no pewnie bywają i leniwi posłowie, którzy omijają prawda i unikają obowiązków, ale tak naprawdę to taka jest akurat organizacja i ustrój naszego Sejmu. Pani poseł, biorąc pod uwagę, co się stało z immunitetem pana posła Wosia, kiedy rzeczywiście no, nie było żadnych argumentów i pomimo, iż te wyjaśnienia składane przez posła Wosia, no o innej porze, bo to w środku nocy i też przy pustej widowni, przy pustej sali plenarnej, no nie miały żadnego skutku, nie miały rezultatu. Czy ja rozumiem, że pan Marcin Romanowski no, czuł taki wewnętrzny imperatyw, żeby się pojawić na tej trybunie i wyjaśnić wszystko, ale no, sądzi pani, że nie miał takiego głębokiego przekonania, że to i tak nie przyniesie żadnego rezultatu, ponieważ decyzje polityczne zapadły i ten immunitet zostanie mu uchylony? W tym sensie nie przyniesie, bo rzeczywiście decyzje polityczne zapadły, natomiast no oczywiście, że trzeba korzystać z każdej okazji, żeby po prostu mówić, jak jest, żeby mówić prawdę, żeby do Polaków docierały pewne informacje, bo niestety trochę to wygląda tak, ja się obawiam, że na razie Polacy sobie jeszcze myślą, wyborcy, że ta sprawa dotyczy tylko polityków, prawda, jakiś konflikt i awantura między Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim, tu zemsta, tu emocja, niech oni się sobą zajmują i tak dalej, natomiast zależy mi i takie przemówienia to jest do tego okazja, żeby Polacy zrozumieli, jakie zostały wdrożone procedury, mechanizmy, jak de facto prowadzi to do tego, że to nie politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale my wszyscy Polacy będziemy żyli w systemie takim postprawa i postpaństwa za chwilę. Bo to, co dziś dotyczy rzeczywiście polityków Prawa i Sprawiedliwości, prawda, Tusk zarządził spektakl, za chwilę w różnych sprawach może dotyczyć każdego obywatela mieszkającego w naszej ojczyźnie. I to jest sprawa poważna, i trzeba korzystać z każdej okazji, żeby po prostu rzeczywiście punktować, pokazywać, dezawuować po prostu to, co się w tej chwili w tym obszarze prawnym dzieje. No właśnie, ale przecież pani poseł, wielu Polaków głosując kiedyś na Prawo i Sprawiedliwość w tej pierwszej kadencji Prawa i Sprawiedliwości wyrażało taką opinię, czy też takie oczekiwanie, że nastąpi reforma sądownictwa, że sprawy, które się latami ciągną w sądzie, będą przyspieszone, że te wyroki będą szybciej wydawane. Ja już nie mówię o tym, że będą sprawiedliwe, no ale że
że jednak obywatel, który się udaje do sądu, będzie miał przekonanie, że idzie tam po sprawiedliwość, że to szybko zostanie uzyskane. Tymczasem te całe pomysły weryfikowania sędziów, odbierania im możliwości wykonywania zawodów, dzielenia na neosędziów, którzy mogą i tak dalej, to sprawia, że jest potworny chaos w sądownictwie. Ludzie praktycznie nie bardzo wiedzą, czy ich sprawa w sądzie jest prowadzona przez odpowiednią osobę, czy nie jest prowadzona. Nie wiedzą, jakie mogą adwokat być konsekwencje. Może wystąpić o usunięcie. No to jest straszne konsekwencje. No tak, ale mamy do czynienia z sytuacją, w której to właśnie teraz obecna władza na ten chaos i ten właśnie system postprawny się zdecydowała i na to pozwoliła. To jest i kwestia sądownictwa, to jest kwestia mediów na przykład, prawda? No, no tych obszarów jakby, w których postanowili wszystko zburzyć, jest kilka. No ja czekam cierpliwie na głos też samych prawników i sędziów, którzy jednak, no mam nadzieję, że zrozumieją, że to naprawdę, co się dzieje w tej chwili, to jest coś, co my nie będziemy tego odbudowywać rok, dwa, zmieni się, prawda, sytuacja polityczna, przyjdą wybory i tak dalej, bo pewne rzeczy i procesy będą już tak nieodwracalne i tak zakorzenione, że właściwie to nie wiadomo, co naprawić. Trzeba go będzie ten system prawny budować zupełnie od początku, nie mówiąc już o szkodach właśnie takich w tym obszarze etycznym, tym kompletnym wtedy już braku zaufania obywateli do systemu i to będzie oczywiście niosło swoje kolejne konsekwencje. No więc niestety, no oczywiście, my reformowaliśmy, ta reforma była totalnie bombardowana, no ten system, który był zakorzeniony, utrwalony, no mówiąc krótko, zaprotestowano, bo nie wolno było Prawu i Sprawiedliwości robić reform zgodnie z prawem i oparciu o prawo, a teraz widzimy sytuację, w której to nie jest reforma i zmiana, tylko w której po prostu wszystko się niszczy. Demolka. Imię tak, demolka w imię po prostu Pani jakiegoś poseł, tłumaczenia, ale... że tak można, bo to, co PiS robił, to PiS nie miał prawa. Tak? Pani poseł, ale media się zajmują tymi igrzyskami politycznymi. Ja rozumiem, że to jest atrakcyjny temat i rzeczywiście można tutaj sporo zyskać i w widowni, i w kliknięciach, ale tak jakby na zapleczu dzieją się różne dziwne rzeczy, które w przyszłości mogą równie katastrofalne skutki przynieść, jak to, co się dzieje w sądownictwie. O, proszę zobaczyć. Oborniki Śląskie, dekoracja w świetlicy. To chyba jest gminna świetlica, o ile dobrze sobie to zlokalizowałam. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. O właśnie. Świetlica w Obornikach Śląskich została udekorowana flagami LGTB. Odwiedzającym świetlicę również dzieciom wręcza się materiały propagandowe skrajnej lewicy i taka książeczka, zaraz za chwilę zobaczymy tą książeczkę, właśnie, która mówi o rodzinie. Dzieci mogą sobie przeczytać, że rodzina to grupa ludzi, którzy się kochają, wspierają. Mogą być rodzice i dzieci, dziadkowie, wujkowie, ciocie, kuzynie, nawet przyjaciele, ale jakie to mogą być rodziny? No bardzo różne są te rodziny. Mama, tata i dzieci, dwie mamy i dzieci, dwóch tatusiów i dzieci, mama lub tata i dzieci, babcia lub dziadek opiekujący się wnukami lub zupełnie inaczej. Każda rodzina jest wyjątkowa i ważna. No i dzieci sobie przychodzą do tej świetlicy i sobie czytają, że takie rodziny istnieją, że wcale może ta rodzina... A to świetlica się... szkolna? To po prostu myślę, jestem... że to gmina jest świetlica. Ja jestem po prostu totalnie zdumiona, naprawdę w szoku. No, no właśnie, no to jest... To znowu mamy taką sytuację, w której z jednej strony no, widzieliśmy, prawda, spektakl polityczny, zemsta, vendetta, prawda, działaczy i polityków PiS pozamykamy do więzień, komisje śledcze, no na to jest czas w Sejmie, a na inną pracę nie. A z drugiej strony w tle mamy, prawda, takie tematy jak aborcja, jak związki partnerskie, no, no i tego typu rzeczy. No, nie, no, Polacy czekają na merytoryczne rozwiązania, na to, że im pomożemy przy okazji podwyżek, przy okazji tego, co się dzieje, prawda, i jak grozi nam ciągle, przecież gdzieś w tle jest wojna i Ukraina. No konkretne, porządne rozwiązania, a nie zajmowanie się takimi rzeczami. A dlaczego Donald Tusk się na to decyduje? Moim zdaniem nie dlatego, że on naprawdę wierzy w tego rodzaju ideologię, idee i chce je wdrażać, bo jest to, prawda, gdzieś w głębi jego serca, to są jego przekonania. To są tematy, które Polaków dzielą, to są tematy, które Polaków
rozgrzewają, emocjonują i można powiedzieć w jakimś sensie niestety zastępcze. Odwracają, czyli zajmujemy się tego, tak, i odwracają ważne. Od tego, co ważne, i my sobie, prawda, w tych polskich rodzinach, miasteczkach, na tle tych takich właśnie ideologicznych tematów rzucamy się sobie w dyskusjach do gardeł, a tymczasem są rzeczy naprawdę ważne, którymi trzeba się zająć, którymi pora się zająć. No już niech to nawet, prawda, nazywają metaforami, ale po prostu róbmy to, co jest w tej chwili konieczne i najpilniejsze. Pani poseł Mirosława Stachowiak-Różecka, która była naszym gościem, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, wraca do Sejmu. Jutro ważne głosowania. Aborcja też będzie głosowana. Dzisiaj była debata, też dość gorąca, ale będziemy o tym jeszcze chyba dzisiaj mówili. Bardzo dziękuję pani poseł, a my, proszę państwa, spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać.